przed Państwem Eleni. Eleni. Eleni, czyli dziewczyna, która potrafi wlać w serca ludzi odrobinę nadziei, miłości, szczęścia i tak dalej. Bardzo dziękuję za takie miłe przywitanie i cieszę się bardzo, że jestem razem z Wami. Eleni z gitarą przyszła, proszę Państwa, i będziesz grała na tej gitarze, ale to później. No, ja nie wiedziałam, że Ty grasz na gitarze. No właśnie dlatego tak postanowiłam zaskoczyć i zrobić małą niespodziankę może moim fanom. Ja słyszałem, że Eleni jest taką wykonawczynią, tak różniącą się od innych na koncertach, których grasz przecież bardzo dużo, prawda? Jaki był rekord Twój? Ojej, wiele, wiele lat temu jeszcze, kiedy śpiewałam w zespole Prometeusz, zespół liczył około 15 osób, było nas bardzo dużo i te siły się rozkładały na wszystkich, prawda, bo w tej chwili koncertuję sama i jest nieco trudniej zagrać 3 koncerty dziennie, ale wtedy zagraliśmy chyba, to był luty lub marzec, a może maj, nie, luty, około 100 koncertów. No to nieźle, Twój koncert właśnie podobno jest. To było dawno. Takim zjawiskiem, które nie kończy się w tym momencie, kiedy przestajesz śpiewać, ale ludzie jeszcze nie wychodzą z widowni, zostają z Tobą, tak? Tak. Bardzo często jest tak, że ja często mówię, proszę Państwa, Państwo nie chcecie iść do domu na herbatkę? Nie, nie, oni czekają, żeby oni z Tobą porozmawiać. Tak, jeszcze chcą porozmawiać, o co przekazać pytają? Pytają przede wszystkim, dziękują mi za piosenki. Bardzo często podchodzą młodzi ludzie ze swoimi dziećmi i mówią, wie Pani co, ja byłam na Pani koncercie z babcią, a teraz przychodzę z moimi dziećmi. Ja mówię, no to fantastycznie. Następne pokolenie słucha piosenek Eleni i to dla mnie jest taką naprawdę taką miłą nagrodą. Zupełnie mi się to nie zgadza, Eleni, jak patrzę na Ciebie, taka młoda dziewczyna. Modra i młoda. Tak, no. ale już trochę lat. No i właśnie o tych latach też sobie porozmawiamy, ale najpierw sobie coś przypomnijmy. Wyszperaliśmy w naszym archiwum. Zresztą sama obejrzyj. Ojej. Dobrze? To jest Twój koncert z kraju, którego już nie ma. Tak, tego kraju już nie ma. Śpiewałaś Benardę. Kurz gesagt, Anmut, Grazie, Melodie, Sauberstanz und Sirtaki. Alles das bringt Eleni. Παρατηρώ μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρτου Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω με τις παλιό λιμάνι πρέπει να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Ανεβαίνω τα σκαλιά. Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο ποδιές, όταν με κοιτάζουν δυο μαχαίριες. Βάρτα στο γυαλό, βάρτα στο γυαλό, και άστρα με σουβούλι και βασιλικό. Βάρτα στο γυαλό, βάρτα στο γυαλό, και άστρα με σουβούλι και βασιλικό. Tak to Twój temperament, ale zauważyłem, że tak śpiewałaś trochę pod tą nerdowską publiczność, taka wiesz, gance zale, wesoło. Znaczy, oni bardzo
kochają muzykę melodyjną, a piosenka grecka, muzyka grecka jest taka bardzo porywająca, melodyjna, tak. Ja tę wiązankę grecką do tej pory śpiewam na koncertach. Mogę powiedzieć, że śpiewam już 30 lat. No właśnie. Samą Zorbę. Bo w ogóle... Też, tak, oczywiście. To zdańczymy później. Ale później. Dobrze, bo w ogóle śpiewasz już 30 lat, nie bójmy się tego powiedzieć, tak, prawda? Tak, 30 lat, nawet nie wiem, kiedy to minęło, bardzo szybko minęło. Maria chciała się pochwalić, że przeczytała książkę. Tak, widzę, tak, właśnie, że no właśnie. Książkę Eleni. Nie tylko trzymam książkę Eleni, proszę Państwa, ale ją przeczytałam i serdecznie polecam. Ta książka właśnie opowiada o bardzo moich osobistych przeżyciach i o tym, jak przeszłam to wszystko. Ale co tutaj masz? Tutaj coś połyskuje na twojej bluzce. To jest litera A? A. Co tak ona się oznacza? Złożyło, że kupiłam bluzeczkę, która miała literkę A. Czy jak A to Afrodyta. Jest Afrodyta, czyli... Tak, tak jakoś się imię? Złożyło. Afrodytki mojej córki. Czyli tak, imię córki. Tak. Często o niej myślisz? Tak, bardzo często. Ona tak praktycznie jest razem ze mną cały czas. Nie ma jej fizycznie, ale jest duchowo, jest w moim sercu i myślę, że to bardzo naprawdę pomaga. Jeśli mogę komuś właśnie przez tą książkę pomóc, to będę bardzo szczęśliwa. A wybaczyłaś? Tak, oczywiście. Co robi teraz ten człowiek? Przebywa w więzieniu, o czym dostał 25 lat i jest w tej chwili tam. Jest to bardzo trudne. Myślę, że dla tej rodziny też jest to bardzo trudne i jest to duża tragedia dla nas, dla naszych obu rodzin. Obu rodzin, tak, prawda? Dla naszej rodziny i dla rodziny Piotra. Nie jest to łatwe również dla matki Piotra. A wróćmy do muzyki, do śpiewania. Tak. Czy myślisz, że gdyby twoi rodzice nie wyemigrowali z Grecji i nie znaleźli się w Bielawie w Polsce, to byłabyś piosenkarką? To byś dzisiaj siedziała, właśnie, rozmawiała z nami w wideotece? Tak, byłabym pewnie w Grecji, ale nie wiem, czy śpiewałabym. Na pewno śpiewałabym, może bym śpiewała. Czy zostałabym piosenkarką? Też tego nie wiem. Ja tak naprawdę chciałam zostać nauczycielką wychowania muzycznego, a zupełnie inaczej się potoczyły moje losy. To znaczy przez przypadek zostałaś? Przez przypadek, tak. Kostas, mój obecny menadżer, zaprosił mnie do swojego zespołu, żebym przez rok śpiewała z nimi, właśnie z zespołem greckim Prometeusz. I ten rok przedłużył się po prostu do 30 lat i trwa do dziś. Tak zostało. No i tak płynie i tak śpiewasz. Zobaczmy, proszę Państwa, znów fragment z naszego archiwum, jak śpiewała Eleni lat temu, już nie wiem, ponad 20 lat temu. No właśnie. O tak.